stan wyjątkowy dla miliarda ludzi. Są naprawdę wkurwieni po tym, jak zabito Shinichi. Co to za gość? Kandydat na prezydenta. Reformator. Był za transparentnością, sprawiedliwością i wolnością słowa. Ich lider, admirał Chang, sugeruje, że to my zabiliśmy tego Chi. Jeśli narobicie hałasu, staniemy się celem dla nagromadzonego gniewu, całej nienawiści. Głównym celem będzie wojna. Waszym zadaniem jest wydostanie VIP-ów, całych i zdrowych z GU Towers. Pełny nadzór nad ewakuacją będzie sprawował agent CIA Laszlo Kovik. Nie możecie używać broni, chyba że w ostateczności. Wrecker, sierżant Dan powiedział, że gdyby coś mu się stało, ty powinieneś dowodzić oddziałem. Jego śmierć to dla armii wielka tragedia. Podejmuję tę decyzję tylko ze względu na niego. Obym nie żałował. Sprawdźcie się dobrze. Żadnych błędów, chłopaki. Oby z wozem nic się nie stało. Spoko, braciszku. Nic nam nie będzie. Gadałeś z żoną Dana? Nie, jeszcze do niej nie dzwonił. Co niby mam jej powiedzieć? Przecież nie umarł, spokojnie. Kłamać nie zamierzam. A, Iris! Przepraszam. Kurna, źle to wygląda. Gliny w nerwach. Przebijamy się do celu i zgarniamy, co trzeba, tak? Mamy nie zamoczyć się w deszczu, co nie, Wrecker? Teraz najchętniej wypiłbym trochę kawy. Hej, piechota zmotoryzowana w zasięgu. Widzę. Skurwiele coś mi się bardzo przyglądają. Wtop się w tło. Wtopić się? Niby jak, kurwa? Mam się na Chińczyka przerobić? Ktoś widzi, gdzie jest nasz budynek? Na razie to spróbujcie mnie jakoś stąd wyprowadzić. Okej, w lewo. Tu w lewo. Dobra, dajemy. Chyba już dobrze. Dobra, widzę już ten budynek. Które to ma być piętro? O, ilu VIP-ak wspominał Garrison? Dwóch plus Kovik? Kurde, hej! Luz, spokojnie! Teraz w lewo, budynek jest po lewo. Ach, kurwa, ukryliśmy. Musimy zostawić Vana. Dajemy z buta. Dobra, chodź, Wrecker. Zamknięte. Tak? Zobaczmy, co mamy. Panowie, zapraszam. To co, jak to zrobimy? W tamtą stronę można na piechtę, ale z VIP-ami to już inna sprawa. Spoko, pa. Zostawimy ich na walki. To już moja broń. Na górę. Tamto będziemy mogli zobaczyć, jak to wygląda. To śmigło nie wróży dobrze. Kurwa, co to może być? O chińskich specjalcach nikt nam nie wspominał. Musimy się tam dostać. Na drugą stronę. Rek, cicho, spokojnie. Yeah.
im umknęło, to w sumie wszystko mogło. Trzeba powiadomić Valkyrie. Przyjąłem. Forteca tu dla was 4. Zgłoście się, odbiór. Tu forteca, proszę. Uwaga, melduję. Chińscy żołnierze wokół punktu docelowego. Chwila. Wyglądają na specjalców. Dokładna liczba nieznana. Przyjąłem. Kontynuujcie misję i wydostańcie ich stamtąd. Bez odbioru. Zrozumiano. Bez odbioru. Ruchy, ruchy! Floppy, spoko. Jest winda. Wrecker, ściągaj windę. No, Wrecker, zobaczmy, co mamy. Brać sprzęt. To kurwa jest, korkowce? Jazda do hotelu. Nie widzę go. VIP-y są na ostatnim piętrze. Wybiorę Skybar. To by pasowało. Skybar zawsze jest na dachu. Serio, zadzwoń do żony Dana. Tak, wiem. Tylko... Kurwa, zamknij drzwi! Krycie, broda! Nie to piętro, nie to piętro! W mordę. Chyba rozpętaliśmy wojnę z Chinami. Ta droga jest spalona. Są jakieś inne? Nie. My musimy uważać i przeżyć. Chodźmy po tych pieprzonych VIP-ów. Aj, chwe. Patrzcie. Na co oni się szykowali?
Mamy potwierdzone trafienie! To już wszyscy? No, chyba tak. Na górę! Idziemy po mnie. Kurde! Dawka bezpieczeństwa! Do roboty, pa! Już, chwila, moment! Dobrze. Leci na dach! Rek, przygotuj się, pilnuj okien! Rek, wziąłeś parę tych min? Na pozycję! Żołnierze, balkon! Bułkę z was. Powinna tu być klatka. Jest. Wszyscy cali? Żyjesz, Lek? Czterdzieste pierwsze piętro. Jazda, jazda! To nasze piętro. Nasze VIP-y? 38. No nie. Teraz numer. Jezu Chryste. Jasny gwint. Wszyscy zginęli. Co tak późno?